Witam na moim kanale podróżniczym. Dzisiaj jestem w Krakowie, ponieważ mieszka tutaj Aurelia Wróbel. Witam cię serdecznie, Aurelio. Witam. Chciałem z tobą porozmawiać o twoich sukcesach w życiu. Szczególnie może zaczniemy od sukcesach w sporcie, a w twoim przypadku przede wszystkim półmaratony. No tak, przebiegłam kilka półmaratonów, Spartan Race, no ale teraz się skupiłam przede wszystkim na tańcu, na balecie i na tańcu brzucha. No to fantastyczne rzeczy robisz, naprawdę, podziwiam cię. Naprawdę, fantastycznie, że dużo podróżujesz w egzotyczne kraje. Gdzie byłaś ostatnio? Ostatnio byłam w Dubaju, Brazylii. Niedawno wróciłam z Tajlandii, także bardzo lubię podróżować. Najbardziej podobała mi się Brazylia. To jest naprawdę tak egzotyczny kraj, totalnie inny niż Europa. Pyszne jedzenie, ludzie bardzo uśmiechnięci, otwarci. No do dzisiaj czuję ten zapach, taki słodki zapach na Copacabanie, ten piasek, no coś fantastycznego. Ta zieleń jest też zupełnie inna niż w Polsce, także zapraszam jak najbardziej do Rio de Janeiro. Fantastyczny kraj. No może kiedyś skorzystam, bo ja też lubię podróże. Właśnie dlatego mam kanał podróżniczy, na którym właśnie oglądacie w tej chwili mnie. Podróże, super kanał, Karol Golnik. Ponadto mam jeszcze kanał o Polakach mieszkających w Anglii. Polacy w Anglii. Karol Golnik mówi jak jest. I ponadto mam jeszcze kanał po angielsku Travel Channel Karol. Super, że nie musisz pracować na etacie. To marzenie wielu ludzi. Jak wyrwać się z tego etatu? I żeby ludzie pracowali dla siebie, a nie dla pracodawcy. Oczywiście, jak najbardziej jest to możliwe. Praktycznie dla każdego. Ale to z każdym osobiście muszę rozmawiać. I najlepiej znaleźć mnie na Facebooku. I wtedy z każdemu mogę pomóc. No to fantastycznie. Naprawdę cię podziwiam. No i oczywiście twój sukces w kryptowalutach. Pracujesz przed laptopem, masz wolny zawód, tak zwany freelancer. Fantastycznie. Tak, zaczęłam się interesować kryptowalutami 2,5 roku temu. Już po 3 miesiącach zaczęłam się z nich utrzymywać. No i do dzisiaj pracuję tylko tak. No to fantastycznie. No ja rok temu, tak jak mi powiedziałaś o kryptowalutach, też wszedłem w kryptowaluty. No i też jestem bardzo zadowolony. Tak, oczywiście. Następnie twój sukces w życiu. Twój rozwój osobisty i wyzwanie 90 dni. Słyszałem, że dużo szkolisz się w tym kierunku. Tak. Kiedyś byłam bardzo osobą depresyjną i taką często smutną. Bałam się czegoś nowego zaczynać, dlatego że się obawiałam, że mi się nie powiedzie albo że zostanę źle oceniona. Miałam bardzo niską samoocenę i właśnie zaczęłam robić wyzwanie 90 dni i bardzo mi pomogło w zmianie życia na lepsze. Właśnie po tym wyzwaniu zaczęłam biegać, zaczęłam właśnie tańczyć, zaczęłam sport uprawiać. Pisać książkę, podróżować, także totalnie się zmieniło moje życie, jestem dzisiaj zupełnie inną osobą. No tak, jak mówisz, do dzisiaj się rozwijam, do dzisiaj się szkolę, bo wiem, że dzięki rozwojowi osobistemu bardzo życie można swoje zmienić na lepsze, także polecam bardzo. No to fantastycznie, naprawdę nieźle. My się znamy już rok czasu i rok temu właśnie mi poleciłaś ten rozwój osobisty i wyzwanie 90 dni, więc oglądałem dużo tych filmów na YouTubie motywacyjnych, no i ponadto skończyłem to wyzwanie 90 dni i super, naprawdę, zmienia życie. Prawda? Tak. Dziękuję za oglądanie nas na moim kanale podróżniczym z Krakowa. Pozdrawiamy Karol Golnik i Aurelia Wróbel. Super.